Zmierzch dotyka zjawiska starości i odchodzenia. Jest bardzo osobistym przekazem Urszuli Klus-Knopek, która przy realizacji projektu współpracowała ze swoimi rodzicami. Ogromny szacunek, z jakim artystka potraktowała starość, to afirmacja cudu, jakim jest człowiek na każdym etapie swojego życia. Latający dom dobrej śmierci to natomiast próba podjęcia tematu śmierci i umierania we współczesnej kulturze. Te projekty powstały, żeby zbadać ten temat właśnie z dwóch różnych stron. Z jednej strony właśnie w wymiarze osobistej rodziny, osobistej historii mnie i rodziców, a z drugiej strony właśnie popatrzeć, jak to się dzieje w kontekście społecznym i w kontekście historycznym. I dlatego właśnie powstał projekt Latający dom dobrej śmierci, który analizuje w ogóle rytuały związane z umieraniem, z żałobą. Dlaczego w kulturze, w której tak naprawdę mega pielęgnujemy życie, mega koncentrujemy się na życiu i mega gloryfikujemy życie, ty zajmujesz się śmiercią? Spotkanie w Olsztyńskiej Galerii BWA poprowadziła Iza Moczarna-Pasiek, artystka, która w swojej twórczości również podejmuje tematy związane z tabu dotyczącymi zjawisk społecznych w Polsce. No i zadała kolejne pytanie. I to kolejne pytanie brzmiało, jak chciałbyś umrzeć. I okazuje się, że tutaj jest klucz, ponieważ większość ludzi odpowiada nieświadomie i we śnie. Tym razem obie artystki zajęły się tematyką najtrudniejszą, oswajaniem śmierci i odchodzenia. Myślę, że każdy z nas w jakiś tam sposób na pewno zbliży się do tematu, natomiast w ten sposób na pewno go jakoś tam oswoi, czy zacznie proces oswajania. Natomiast myślę, że to nie jest wydarzenie, że to jest proces. To jest coś, czego w naszej kulturze jest niewiele, bardzo mało albo nie istnieje w ogóle. Czy śmierć w dzisiejszych czasach, czasach długiego życia, kultu ciała, odrzucenia żałoby i rytuałów pogrzebowych można spróbować oswoić? Czy dziś możemy mówić o zjawisku dobrej śmierci? To jest konieczne, żeby zacząć o tym rozmawiać i w ten sposób zacząć oswajać, jakby wymyślać właśnie nowe rytuały. Ale tutaj nie ma jednej wielkiej odpowiedzi, jednego wielkiego pomysłu, który by się sprawdził u wszystkich. Tylko wydaje mi się, że każdy na swój sposób powinien tą śmierć oswoić i wymyślić sposób, czy wymyślić definicję własnej dobrej śmierci. I o tym właśnie jest ten projekt Latający dom. Oba projekty Urszuli Klus-Knopek podejmują tematykę, która we współczesnej kulturze pojawia się niezwykle rzadko. Oswajanie odchodzenia i umierania, próba zdefiniowania pojęcia dobrej śmierci, ale przede wszystkim radzenia sobie z uczuciami towarzyszącymi tym nieuchronnym zjawiskom, to bardzo trudny temat, do którego artystka podchodzi niezwykle umiejętnie i z ogromną wrażliwością. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv